Cześć, witajcie, to jest już szósty vlog i prawdopodobnie ostatni vlog z tej serii. Także ja już jestem w domu kuzynki. 6 sierpnia będę jechała do domu, do Głuszycy. Wczoraj wróciliśmy z Mazur. Teraz tak. To jest ostatni odcinek z vloga, ale za niedługo spodziewajcie się odcinka z pamiątek, jak sobie kupiłam tam, prawda? Na tym festynie, jak byłam. Jak byłam właśnie z tego, co teraz zobaczycie, byłam na Wilczym Szańcu i też zobaczycie, i w Memerkach. Także zaraz tam będę dalej opowiadać, co zobaczycie, co tam było. No cóż, no to tam sobie pokupiłam pamiątki i potem będzie odcinek z tych pamiątek właśnie, jakie pokazuję. I możecie spodziewać, nie obiecuję odcinku z Parku Linowego. Ale teraz już nie rozgaduję za dużo, oglądajcie dalej, jak było na tym Memerkach i Wilczyszańcu. Dobra, po tym jak się spakowaliśmy i zabraliśmy tam wszystkie rzeczy z tego noclegu, gdzie byśmy tam mieli domki wynajęte, spakowaliśmy z samochodu, pojechaliśmy na Wilczyszaniec. I teraz tak, teraz to zobaczcie zdjęcia z tego Wilczyszańcu. No cóż, zostawiam wam z oglądaniem. W tym Wilczym Szańcu była baza Hitlera. On tam prawie połowę wojny przesiedział i właśnie w tym bunkrze Hitlera byliśmy. Też tam nie było tak, że wchodzi do środka, jest w jakimś pomieszczeniu, bo ten bunkier był pęknięty na pół i w tej połowie właśnie było ta całość po prostu i widać gołe niebo, po prostu wchodzisz między dwa kamienie i jesteś u Hitlera tak właściwie. Muszę zobaczyć. I teraz tak, z Wilczego Szańcu pojechaliśmy na Memerki. I teraz macie film właśnie, jak chodzimy po tych bunkrach całych, jakie tam są. To by było ciekawie, prawda? No zobaczcie sobie. A jak ktoś mówi, że mam nic więcej, jak się powiem, to nie ma się naprawdę. Co ty robisz? I tak samo się nam ten kończył. To jest jedynka. Co jest? Jeszcze nie. Tam jest jeden. Dobra. Teraz szukamy trójki. Tam jest napisane, że w tym typie bunka. Czemu? To jest czwórka. I w tych Memerkach był też muzeum, takie powojenne. I tam też zrobiłam parę zdjęć. I była tam też taka wysoka wieża. I właśnie na tą wieżę weszłam razem z kuzynką i wujkiem. Tylko że nie wzięłam telefonu. Nie wzięłam telefonu, wszyscy nie macie zdjęć z wysoka z tej wieży. Ale macie ją z dołu, telefon po prostu na dole i z mojego telefonu Nadia robiła zdjęcie, więc macie zdjęcie z dołu tej wieży.
Dobra, i teraz zostałam tylko ten po numerkach. Zwiedziliśmy te bunkry. Ten. No. Zwiedziliśmy bunkier, zwiedziliśmy. O, te muzeum. Prawda? I co? I pozostało jechać do domu. No bo co innego? Koło. Po 19. Po 19 byliśmy tu w domu u mojej kuzynki. No cóż. Byliśmy w domu. I wygląda na to, że się z wami żegnać, bo to będzie koniec tego vloga. Także no cóż. Dobra. No to jak już jesteśmy w domu. Także. Chciałabym wam jeszcze powiedzieć, ale po prostu już nie ma co, także po prostu na razie, cześć i... A może jednak nie. Posłuchajcie, jeżeli byście chcieli więcej vlogów i jeśli to się podobało, zostawiacie łapki w górę, jeżeli po prostu będzie ich tam troszeczkę, to będę wiedzieć, że chcecie jeszcze vlogów, po prostu będę je nakręcać. No może nie będą codzienne, bo codzienne naprawdę ciężko się nakręca, widzicie, że mam opóźnienia, muszę je nadganiać, ale mogę vlogi robić, mi to nie przeszkadza. Także, no cóż, no też się z wami żegnam naprawdę. Na razie, cześć.